kawaluga, dzielny kawaluga, zów i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Dzień kaktusa. Nasiona już przygotowane. Wołaj dzięcioły, Rubinku. Dzięcioły! Dobrze, co my tu mamy? Dynia, pomidory, kukurydza i słoneczniki. Przyjemna praca. A teraz my podlewamy. Miluniu, jeszcze nigdy nie miałaś tak pięknego ogrodu. Nie tylko moja zasługa, Nesajo. Używam niezwykłego nawozu, który dawno temu wymyśliła moja praprababka. To specjalna mieszanka naturalnych składników. Chodźcie i spróbujcie słodkich mrożonych przysmaków. Arktyczne lody. Polarny poncz. Lodowe landrynki. Zapraszamy, zapraszamy. Przerwa. Tylko pamiętajcie, nie wyrzućcie wszystkich marchewek w jedno miejsce. Banda niewychowanych szkodników. Jak tylko podbije Rajską Dolinę, wyślij ich na kursy savoir vivre. Moi żołądku, przygotuj się na śniadanie. Czas coś przegryźć, koledzy. Sępy atakują nasz ogród. Ja to wezmę, moja droga. Zostaw mój koszyk, złodzieju! Puść ten koszyk, sępie, i zabieraj się stąd. Jesteś bez szans. Ej, nie marudź, tabalugo. Zjadamy i lecimy, koledzy. Znów będziemy jeść pustynne robaki. O, to naprawdę apetycznie wygląda. Miluniu, wyjawisz nam sekret tego nawozu? Tak, a nawet za chwilę go przyrządzę. Bzyku, potrzebuję więcej miodu z koniczyny do mojego nawozu. Już, Miluniu. Dziękuję, tabalugo. Nawóz ma być przyrządzany w wysokiej temperaturze. Teraz dodaj pyłek z petuni. O, miód koniczynowy. O, cudownie. Tak, jeszcze tylko jedna kropelka soku z wielkiego drzewa życia. Teraz trzeba wszystko dobrze wymieszać i podlać dynię, aż urosną do nieba. Ojej, chcę zobaczyć taką wielką dynię i spróbować jej mniam. Widzicie, dlaczego trzeba bardzo uważać, żeby niezwykły nawóz Miluni nie dostał się w niewłaściwe ręce. Chodźcie, podlejemy rośliny. Zrobimy z niej tyle pysznych placków, że wystarczy dla wszystkich zwierząt. Chyba coś mi się przywidziało. Muszę wyczyścić okulary.
tu robi ten chwast? Przecież wczoraj kazałem go wyrwać. Nie cierpię żywych zielonych roślin. Szczególnie tych z Rajskiej Doliny. Ach, gdybym mógł zasypać całą tę zieleninę piaskiem. O, na słońce pustyni. Do pioruna, Kay. Po co przywlokłeś tu to przerośnięte warzywo? To nie jest zwyczajne warzywo, książę pustyni. To, jak widzisz, ogromne i bardzo podejrzane warzywo. Co mnie obchodzi jakieś warzywo? Jest olbrzymie i wyrosło w kilka sekund. Kay, tracę cierpliwość. Kto wie, ile jeszcze by urosło na tym nadzwyczajnym, superskutecznym nawozie. Powiedziałeś... nadzwyczajny nawóz? Nie, ja... nie, wydawało ci się. Gdybym miał ten nadzwyczajny, super skuteczny nawóz, wyhodowałbym wielki chwast, który wyciągnąłby wszystkie soki z Rajskiej Doliny. Wyrósłby silny i wielki. Prawda, przyjacielu? To zielsko ma pokonać Rajską Dolinę? Wiem, co mówię, Kay. Ojej, ojejku. Jak się masz, młoda damo? O, kim jesteś? Wędrowcem z dalekich krajów. Ptaki opowiedziały mi historię o małej króliczce imieniem Milunia, która hoduje piękne, zdrowe, wyrośnięte rośliny. Tak? Ojej, to chyba o mnie, ale... Czy zechcesz uratować mój ulubiony kaktus? O, chciałabym, ale skład mojego nawozu to... sekret... Muszę dostać pozwolenie Rady Starszych, by dać go cudzoziemcowi. O, bez tego nawozu mój biedny kaktus na pewno zginie, a to już ostatni z tego gatunku. Tak? O, może jedna mała kropelka nie zaszkodzi. O, widzisz? Od razu nabrał sił. A będzie jeszcze potężniejszy. Hansin? Nie! Co ja narobiłam? Dziękuję. O, ratunku! Dalej nie rozumiem, jak to zielsko ma wyciągnąć soki z Rajskiej Doliny. Patrz i ucz się, mój wierny załóżniku. Ale rośnie! Niesamowite! Wylałem tylko kilka kropelek. Tak, moja roślinko, rozciągnij potężne kolczaste pędy. Niech zabójczy kaktus zniszczy całą Rajską Dolinę. Co? Proszę, puść mnie. Daj mi spać. A, na pomoc! Mało brakowało, a byłbym... Straciłem fason, Jakubie. Jestem zwykłym mięczakiem. Zamiast panować nad mieszkańcami Rajskiej Doliny, sprzedaję im lody. Ależ nie trać nadziei, wasza lodowatość. Jestem pewien, że jeszcze nie jeden wyjątkowo niegodziwy pomysł przyjdzie ci do głowy. Tak, tak, oczywiście. Ale jaki? Może wyhodujesz potężną, płożącą roślinę, która wyssie soki z Rajskiej Doliny i zamieni ją w pustynię? Uciekajmy do Arktoplanu! Teraz Hamsin zdobył nasz nawóz. Kto wie, co mu jeszcze przyjdzie do głowy. Patrzcie! O, ta roślina wkrótce zniszczy wszystko! Musimy powstrzymać jej wzrost. Ratunku! Złapało mnie! Co cię złapało?
ciało? Wielkie, straszne, kolczaste, ratunku! Rzeczysz! Chciałem was ostrzec! Uciekajcie, rozprawię się z tym przerośniętym chwastem. Ta baluga przegrał. Tak, przy tobie jego gorący oddech słabnie. Tak, moja ulubiona roślinka, wyssie życiodajne soki z rajskiej doliny. Tak, wyssiemy z nich wszystko. O! Niedługo w zielonej rajskiej dolinie zostanie tylko spękana ziemia. Ojej, co tu robić? To wszystko moja wina. Ta roślina urosła przeze mnie i ja muszę ją powstrzymać. Bardzo ładnie powstrzymać, ale jak? Podetnę ją przy głównym korzeniu. To ją zniszczy. Ale to niebezpieczne. Nic nie poradzę. Muszę to zrobić. Nie mogę jej teraz spuścić z oka. Spójrz, Jakubie! Kaktus Hansina jest wszędzie. Nie pozwolę, by ten pustynny szczur wydarł mi rajską dolinę. Zostaną bez jedzenia i wody. Jak te biedne zwierzęta przeżyją? Czekaj, już wiem. Jeśli nie mogę pokonać mieszkańców doliny podstępem, przemówię do ich żołądków. Obawiam się, że nie rozumiem, wasza lodowatość. Zaproszę ich na wielką ucztę. Oczywiście bez tabalugi. Przeciągnę na swoją stronę i razem z moją nową armią zaatakuję i przepędzę Hansina z powrotem na pustynię. Haha, widzę, że mój genialny pomysł odebrał ci mowę. Idź i zaproś gości na obiad. Tak jest, wasza mroźność. Zaraz, Marynka. Do jakiej znów roboty? Mam zamiar wyciąć twój okropny chwast i nie powstrzymasz mnie? O, tak ci się wydaje? Widzisz, znam tajemnicę wzrostu roślin. Mój cudowny nawóz, ukradłeś go. Nie, to nie to. Stwierdziłem, że trzeba im śpiewać. Muzykalny kaktusie, rośnij pod chmury, złapy mi królika i podnieś do góry. Hej ty, wstrętne zielo, jestem tutaj, spróbuj mnie złapać. Uciekaj. Nic mnie nie powstrzyma, rajska dolina będzie moja, zobaczycie. Chodź, Miluniu, uciekajmy, zanim znów nas złapie. Wielki kaktus rozrasta się jak dżungla w całej rajskiej dolinie. Nawet ta baluga nie zniszczy go swoim oddechem. Ten ogromny chwast pustoszy nasze ogrody i wypija wodę z ziemi. Tak, to prawda, ta balugo. Nie mamy żadnego wyboru. Musimy się stąd wynosić, zanim będzie za późno. Może Milunia nam pomoże. Wie wszystko o roślinach. Szanowne rajskie zwierzątka, zapraszam na ucztę do Arktosa, na najsmaczniejsze desery lodowe i naleśniki z mrożonymi dodatkami. Czekamy na was w lodowej sali tronowej. Nie, stójcie! Nie ufam Arktosowi. Dlaczego zaprasza swoich wrogów do lodowego zamku? Ponieważ jego mroźność czuje się samotny i od dawna jest spragniony rozmowy i miłego towarzystwa. Jasne, wierzę mu, jest bardzo samotny. A co będzie na obiad? Duszona marchewka w żurawinowym sosie, naleśniki a la Arktos z mrożonym groszkiem. Czy przyjmujecie nasze zaproszenie? No, sam nie wiem. Może nie powinniśmy. Co będzie na deser? Wspaniały czekoladowy tort lodowy z polewą tofi. Proszę, miam z polewą. Moje piękne warzywa usychają. Nawet drzewo życia straciło liście. Dlaczego była
Musisz tylko uratować więdnącą roślinkę. Teraz wykorzystaj swoją wiedzę i pomyśl, jak zniszczyć kaktus Hamsina. Uważasz, że mi się to uda? Jestem pewien. No, może gdybym miała chociaż jeden kwiat tej dziwacznej rośliny. Kwiat kaktusa? Już się robi. Jedzcie, pijcie i bawcie się, moi drodzy goście, bo dziś chcę znaleźć drogę do waszych serc przez żołądki. Postaram się szybko zdobyć ich serca, panie, bo Hamsin już wyruszył w stronę rajskiej doliny. A teraz, drodzy goście, pozwólcie, że opuszczę was na krótką chwilę. Ale mu się śpieszy. Nie stój tak, Jakubie, każ podawać tort lodowy. No, biegiem. Jest kwiat kaktusa. Zejdź mi z drogi, kolczasty chwaście. Ojej, chwast Hamsina jest już wszędzie, ale nie w królestwie Arktosa. Rzadka odmiana kaktusa rośnie w najgorętszych rejonach pustyni. Tu jest jeszcze napisane, że bardzo nie lubi chłodu. Widzisz, wcale wam nie pomogłam. Właśnie, że tak, Miluniu. Odkryłaś tajemnicę. Co ty mówisz, Tabalugo? Gdy leciałem nad Rajską Doliną, zauważyłem, że jedyne miejsce, gdzie nie ma kaktusa, to Lodolandia. Bo ten kaktus nie cierpi mrozu. I jeśli go zamrozimy, na pewno zginie. Ale jak możemy tego dokonać? Może zrobi to za nas lodowaty wicher Arktosa? Tabalugo, lepiej się pośpiesz. Obawiam się, że Arktos chce wykorzystać twoich poddanych do swoich niecnych celów. Tak, szybko, Tabalugo. Trzeba za wszelką cenę ocalić drzewo życia. To mi się może jeszcze przydać. A teraz gwóźdź programu. Pora na deser. Jedźcie, moi zgłodniali sprzymierzeńcy. Od dziś będzie tak co wieczór. Czekolada i wisienki. To dopiero niebo w gębie. Jak powiedziałem, tak może być co wieczór, jeśli wyruszycie ze mną przeciwko Hamsinowi. Oczywiście bez Tabalugi. Ale to niemożliwe, Tabaluga jest naszym księciem. Wolicie zostać z tym zielonym gamoniem, niż codziennie rozkoszować się pistacjowo orzechowymi przysmakami? Tak, Tabaluga jest naszym księciem. I tak się do mnie przyłączycie. Zmuszę was, stroże. Braci! Hej, tak się nie traktuje gości. Tabaluga! Pewnie chcesz ocalić swoich biednych, wiernych poddanych, co? Właściwie nie. Zdaje się, że znaleźli w Sopelkowie drugi dom, prawda, Arktosie? Jak to? Rozumiem ich. Rajska Dolina jest przerośnięta zabójczym kaktusem Hamsina. Tam nie da się już żyć. Tak, ale... Myślę, że w twoim lodowym pałacu znajdzie się miejsce dla setek uroczych małych króliczków. Codziennie lody na kolację, hurra! Z pewnością uszczęśliwi cię bzyk tysiąca pszczółek i poranny świergot ptaszków. Dosyć, nie wytrzymam! Wynocha, wynocha, wynocha! Zabierajcie się z mojego pałacu! Niestety, nie mamy dokąd. Chyba, że zamrozisz kaktus Hamsina swoim lodowatym wichrem. Co? Pomagać ci? Nigdy. Twoja sprawa. Czy mówiłem o wilkach? One lubią wyć do księżyca przez całą noc. A rano zaczynają piać koguty. Dobrze, dobrze, zrobię wszystko, co chcesz. Tylko każ im zamilknąć. Jak cudownie, wszystko.
wszystkie zwierzęta zniknęły. Może tak, a może nie. Tabaluga i Arktus razem? Chyba mnie widzieli. Nędzny zielony smok i zarozumiały bałwan. Co oni robią? Zamrażają twój kaktus, szefie. Widzę, widzę. Szybko, musimy ich powstrzymać. Patrz, kaktus zamrożony na kość. Teraz musimy rozwalić go na kawałki. Ty zaczynasz, Miluniu. Nie! O! Nie ruszać się! Nie zniszczycie mojej bezcennej rośliny! I tak zostało mi jeszcze trochę waszego nawozu! Ruszaj! O, straszne! Hamsin wyhoduje następne chwasty i znów nas zaatakuje! Nie pozwolę mu na to. Lecimy! Wiem, gdzie szukać pustynnych kaktusów. Wyhoduję wielkie sadzonki i zasadzę je w rajskiej dolinie! O, nie zrobisz tego, Hamsinie! Ach tak? Jeśli nie mogę użyć nawozu, to nikt go nie użyje! Nie marnuj tego, ty piaskowa paskudo! O, czekaj! Załatwię cię twoją własną bronią! To cię nauczy szacunku dla praw przyrody! Hej! Uwolnijcie nas! A co się z nami stanie bez wielkiego drzewa życia? Bez niego nie zrobię cudownego nawozu i moje rośliny nie urosną. Och, nie załamuj się, Miluniu. Dopóki żyjemy, nie traćmy nadziei. Patrzcie, nasiona. Bzyku, przynieś mi miodu. Robinku, poleć popyłek z kwiatów petunii. Uda ci się, Miluniu. Tak, potrzeba jeszcze kropli soku z wielkiego drzewa życia. A jeśli drzewo uschło, o, cudowny nawóz nie będzie skuteczny. To prawdziwy cud! I mamy nowe drzewko życia. Tak, zanim się obejrzycie, urośnie potężne i wielkie, jak jego przodek. A ogrody w rajskiej dolinie zakwitną jeszcze raz! Hurra! Choć jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat, bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodoland i król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów, bądź zdrów. Wersja polska, telewizyjna studia dźwięku w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Kaja Sikorska. Dźwięk Jakub Milecki. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Milańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Jerzy Rogowski, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Marcin Przybylski, Mirosław Jękot, Mirosława Krajewska, Rafał Żabiński, Jacek Jarosz i inni.